Witam Was bardzo serdecznie, jestem Konradowicz. To jest kolejny odcinek z cyklu poradników do maszyny. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, jak uruchomić Impulsa 36 WM. Więc w skrócie i nie przedłużając, zacznijmy. Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać, jest załączenie baterii na wyłączniku baterii oraz skasowanie czuwaka SHP. W wykonaniu tych czynności należy zwrócić uwagę, czy próba hamulca jest na pozycji 0. Jeżeli jest na pozycji 1, należy ją załączyć na pozycję 0, ponieważ pierwsza pozycja służy do próby szczelności układu hamulcowego, który jest wykonywany przed ruszeniem składu z peronu. Oczywiście z pierwszej stacji początkowej. Jak widać, pulpit nam się ładnie uruchomił. Jest oczywiście niewłaściwe ciśnienie, ale zaraz do tego przejdziemy. My podnosimy sobie tylny pantograf. Jak widać na rysunku, pantograf został podniesiony. Załączamy sobie, ponieważ będziemy robić manewry, reflektor manewrowy. I załączamy wyłącznik szybki. Następnie przełączamy się na odpowiedni kanał radiowy i wykonamy próbę radia. Próba radia. No właśnie, słychać dobrze. Dźwignie hamulca oraz nastawnika jazdy, czyli hamulca elektrycznego oraz zespolonego, dajemy na pozycję neutralną. Patrzymy, oświetlenie sobie możemy załączyć na pulpicie, oczywiście nie jest to wymagane. Sprawdzimy wszystkie sygnały, łącznie z gwizdawką, czy działają prawidłowo. Następnie maskowanie hamulca bezpieczeństwa należy przydusić i przytrzymać, aż ta strzałka przewodu głównego zejdzie na 4,5 bara. O, właśnie w takim momencie należy puścić. Jeżeli w taki sposób wykonamy wszystkie czynności, możemy upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony, gdy był załączony, właśnie by się tak świeciło. Że jest włączony, my mamy aktualnie włączony, dajemy, jak widać, że światło się świeci. Światło również się świeci prawe nasze manewrowe, dajemy sygnał. On miał, dajemy nastawiony jeden, cylinder hamulcowy się opróżnił. I dając kolejne pozycje nastawnika, nam dajemy moc naszej lokomotywie. Można to wykonywać kółkiem myszy oraz oraz klawiszami plus i minus na klawiaturze numerycznej i minusem, przechodząc w niższe pozycje. Zaczynamy hamowanie i korzystamy z innych klawiszy jak plus i minus na numerycznej. Więcej nam jest niepotrzebne przy impulsie do pełnego zahamowania składu. Więc mam nadzieję, że w tych 4 minutach pokazałem Wam, jak prawidłowo jeździć i funkcjonować Impulsem 36 WM. Zachęcam Was do obejrzenia innych materiałów na tym kanale oraz oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz łapeczki w górę na kanale oraz również dzwoneczka, aby być na bieżąco z takimi filmami jak ten. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się zajmę, żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.